Druk numer 435, projekt zarządu. To prosiłbym tu Mateusza Drożdża o zreferowanie tego druku. Szanowni Państwo, druk numer 435 to jest przykład na dobrodziejstwo przetargu publicznego, mianowicie zostało na sprawę pieniędzy z zgadzaną dyrektywą, bo ta ostra walka pomiędzy konkurentami się nawet pojawiła, że nam trochę pieniędzy zostało. W związku z tym, że żebyśmy nie stracili porozumienia z przewodniczącym komisji nowym, pozwoliliśmy sobie na następujący podział kwoty zaoszczędzonej w wysokości 3550 zł razem na 5 zadań. Po pierwsze, Wizerunek Stołeczny Miasta Krakowa na zadanie konferencji Wizerunek Stołecznego 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 1000 zł. Druga to jest na bieżąco 24 listopada, że zadanie na zdanie dni dzień trzeci. Oczywiście tak. Punkt trzeci to jest młodzieżowy dom kultury przy 39 listopada na zadanie organizacji festiwalu biologicznego. My mamy w planie zorganizować dwie, a może nawet trzy edycje tego w różnych miejscach dzielnicy, także w tym depo, ale również dzieci, młodzież i dorosłych zaangażować. Kwestia czwarta to jest młodzieżowy dom kultury na zadanie kalendarz dzielnicowy na 2014 rok, czy przynajmniej wreszcie jakiś gadżet taki, który nas będzie promował. Na zadanie konkurs dla uczniów, kwota 1050 zł. Proszę bardzo, pytania. Pan Rafał Mistrz, pan Germaskoła, proszę bardzo, w tej kolejności. Chciałem zapytać, konkurs z lekcją muzealną w ustawie stycznia by się miało odbywać? Konkurs się będzie odbywał wspólnie, będzie organizowany przez dzielnicę trzecią i przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Lekcje muzealne będą się odbywały w Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, gdzie jest stosowna wystawa, która do połowy września, czy do końcówki września, dużo muzeum jest ustawione. Jeszcze pytanie, punkt czwarty. Kalendarz dzielnicowy na 2014 rok. Jak to ma mieć kształt, jakaś koncepcja, co to ma być za kalendarz, jak on ma wyglądać? Jakie zdjęcia tam będą? Cokolwiek. Pierwsza propozycja, która się pojawiła, to jest propozycja kalendarza porządzonego przez różne osoby, przez różne jednostki. Do tego będzie zdjęcie z terenu dzielnicy naszej. No i oczywiście kalendarz będzie na 2014 rok, czyli będziemy prezentować instytucją współpracującą z naszym kalendarzem, żeby mogły nas na widok. Ile tych kalendarzy wyprodukujemy za 1000 zł? Nie wiem, ile produkujemy. Państwo drodzy, szanowni Państwo, to będzie, o tym będziemy dokładnie rozmawiać, więcej niż jeden kalendarz, także powinna być jakaś liczba. Jeżeli mogę prosić tutaj zaczekania komisji, to przecież jest zorientowany. Podejmowałem tutaj 500 zł z
dzielnicy, które były przez wydatkowane jakby przez Radę Miasta na organizację gmin dzielnicy, ściągnęliśmy bodajże 4,5 tysiąca, więc mamy tam bodajże... Odpowiada się tak, mniej niż w zeszłym roku. I te pytanie mam... Znaczy nie, to jest bardzo mało. Ale nie są kwoty w ogóle. No dobrze, odpowiem dokładnie jak powiedział tej zasugerował radny, mniej niż tamtym roku. Czyli nie było w zeszłym roku? Odpowiedzi mężczyzna dobrze. Nie organizowałem tych dzielnic. Chyba 26 tysięcy. 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 Proszę bardzo, Pierre Maria. A ja jeszcze mam lekę. Proszę bardzo. Może, dziękuję. No, dziękuję bardzo. A ja tak, takie pytanie. Ja rozumiem, drogi kolego Mateuszu, ten konkurs i lekcje muzealne w powstaniu styczniowym. Byłaby pierwsza grawa, gdyby to było na terenie naszej dzielnicy, tak. Bo nie ukrywam, że my jako dzielnica mamy zaspokajać potrzeby naszych mieszkańców tu, prawda? W tej chwili posunęliśmy się dalej, wychodząc na przykład i dając pieniądze na przykład na odbudowę grobów na cmentarzu. Naprawdę uważam, że to jest naprawdę wspaniała rzecz. Natomiast to zostanie na zawsze, prawda? To zostanie na zawsze. Natomiast prelekcja poza terenem dzielnicy uważam, że troszkę się mija z celem. Czy nie dałoby się zorganizować takiej prelekcji na temat powstania styczniowego, może na Szkołach, czy albo na terenie naszej dzielnicy? To dla mnie to jest uwaga. Chciałabym, jeżeli jest możliwe, część tych pieniążków przeznaczyć na biblioteki, które naprawdę księgowe już mają, że tak powiem, przeczytane przez mieszkańców, a ja chodzę po bibliotekę, tak się złożyło, że korzystam z zasobów. No nie stać mnie na kupowanie ciągle nowych książek i widzę, jakim wdzięciem te książki się cieszą. Proszę mi wierzyć, że większość seniorów, do których ja już coraz bardziej będę, że tak powiem, zmierzała, sam przebywa. Bardzo dużo książek wypożyczają. Ja już nie mam tam co czytać. I może to jest moje subiektywne odczucie, ale bardzo bym prosiła, żeby troszeczkę z tych pieniążków przeznaczyć na zakup książek dla informacja dla pani radnej. Po pierwsze, prosiłbym o zauważenie faktu, że się zrobiło dość brutalnego, że to są pieniądze zarządzone przez Komisję Informacji. W związku z tym proszę pani na Komisję Informacji, żeby do tej pewne propozycje złożyła. Natomiast my proponujemy, bo mamy ten plan działania, prawdopodobnie się zobaczymy. Udało nam się po raz pierwszy w zasadzie dzięki przygotowaniu liczyć to więcej niż mi się zaszło. Nie. To jest to pierwsza rocznica stycznia. Ponieważ tutaj nie dane nie było do tej części wypowiedzi, przepraszam, to mam taką prośbę, bo ostatnio też pani opowiadała, nie udało mi się. Tak. Ostatnio pani opowiadała o części tych globów. Dyskusja została przerwana, ponieważ tam mogły być jakieś poddyskusje. W kwestii tej, dlaczego te lekcje muzealne odbyły się w pewnością do Muzeum Starszy Miasta Krakowa. Jak pan doskonale wie, na terenie naszej dzielnicy nie ma ani jednego muzeum. Tak? Mamy jedynie magazyny. Mamy jedynie magazyny Muzeum Starszego, które są przez chwilę w Dawnej Szkole 96, w gimnazjum nr 10, które się wyniosą za jakiś czas. W związku z tym lekcje muszą się odbywać poza terenem. Dlaczego w razie w Pałacu pod Krzysztofem? No z prostej przyczyny, tam jest wystawa. Jeżeli oni by prowadzili prelekcję tutaj, to byłoby to w zasadzie pozbawione sensu, dlatego że nie byłoby tych eksponatów, które sobie zgromadzili z różnych miejsc.
Idea tego konkursu, ja tutaj Państwu nie powiedziałem szczegóły, jest taka, że po pierwsze ten konkurs jest skierowany do mieszkańców, dla najlepszej grupy mieszkańców, najszybszej, 20-osobowej, żeby muzeum zaoferowało, że zrobi za nowo pokaz tej wystawy, dzień 21 lipca. Natomiast, ponieważ w lipcu, jak wiadomo, szkoły nie funkcjonują, a szkół publicznych, którymi się zajmujemy, mamy 8, to jest podstawówki i gimnazja, plus jeszcze licea, zespołów szkół kształcących, chciałem w każdej z tych szkół zaproponować, żeby też wygospodarowały do 20 zainteresowanych uczniów oraz nauczyciela, żeby mogli podjechać do tego muzeum historycznego, żeby tam mogli te eksponaty. Z tego Krakowa przyjechało po nas, być może po raz pierwszy, bo są ściągnięte z różnych miejsc w kraju, żeby zobaczyli, no po prostu dla zainteresowanych. Stąd koszty takich związanych to jest około 100 zł. Być może jakaś drobna kwota na jakieś drobne kwoty zafundowane miastem konkursu. I stąd taka kwota się wzięła. Uważam, że kwota wcale nie jest przesadzona. Tutaj od razu nawiązując do tych grobów. Padały propozycje, żebyśmy może zwiększyli dofinansowanie na groby. Na szczęście to nie jest potrzebne, dlatego że nasza dzielnica cenowała mało, bo to najmniej spośród tych wszystkich dzielnic, które finansowały. To są kwoty, które wydawały inne dzielnice, powyżej 5000 zł. Natomiast prezydent miasta Krakowa na szczęście wygospodarował z oszczędności, które spłynęły 20 tysięcy złotych i radna Magdalena Basara, wnioskując o tą kwotę, okazuje się, że zapewniła pokrycie remontu tych grobów. Ale tam proszę jeszcze dwa przynajmniej. No okej, ale to ja nie wiem, czy to zadanie zostało ogłoszone, dlatego że relacja do druku, interpelacja. No przepraszam bardzo, panie radny, chciałbym jednak dokończyć wypowiedź. Ja wiem, że pan by chciał. Rozumiem, że było zainteresowanie ze strony pani radnej. Ja chcę zaspokoić jej zainteresowanie i tutaj udzielić informacji. Tym bardziej, że tego typu dyskusja była z osobami, które przygotowały ten projekt uchwały. I w związku z tym chciałbym tutaj to powiedzieć. Więc myślę, że kwestia tego po prostu jest zrobiona. Być może w tym momencie jeszcze nie są zrobione. Natomiast zadanie zostało uruchomione. Dziękuję bardzo, jestem usatysfakcjonowana. Zaczęły tylko jeszcze pani przewodniczący odnośnie tego projektu uchwały dalej. Być może nie wyraziłam się precyzyjnie. Ja nie mam zastrzeżeń w ogóle do tego, że odbywają się prelekcje. Ja mam zastrzeżenie do tego, że one odbywają się poza terenem naszej dzielnicy. Nie ukrywam, że w ramach naszego statutu wyraźnie jest zapisane, że my zaspokajamy potrzeby danego społeczeństwa, którym jest dzielnica trzecia. Ja rozumiem, że mogą się poza terenem odbywać jakieś spotkania, natomiast proszę sobie wyobrazić, w jaki sposób Muzeum Historyczne prześle nam dokumentację, bo powinno z wykonania zadania. To co, w jaki sposób? Będzie liczyć, bo trzeba się rozliczyć z tego, co zostało wykonane, bo najczęściej my żeśmy takiego... Tak, tylko w jaki sposób policzyć to, czy to byli uczniowie, czy mieszkańcy z naszej dzielnicy? A uważam, że Muzeum Historyczne posiada środki na to, żeby wykonało taką pracę w ramach swojej działalności. Jeżeli można, to naprawdę nie wydawajmy naszych środków przeznaczonych na działanie statutowe naszej dzielnicy dla innych instytucji, które nie pokrywają potrzeb naszych mieszkańców. Ja wiem, że to nie jest dużo, ale dla zasady. Dobrze, to zaraz powiem jeszcze, proszę bardzo, Rady Rafał. A ja to grzecznie oddałem głos pani radnej. Dobrze, to teraz ja się popastwię troszkę nad tym projektem. Mianowicie, no, paragraf pierwszy, punkt pierwszy, powiem szczerze, mnie się to nie podoba. Przyznaję rację pani Ani, że powinny pieniądze zostać w naszej dzielnicy, a nie wysyłać ją poza. Ja mam taką propozycję, żeby zmobilizować, nie wiem, skoro mamy Młodzieżowy Dom Kultury, coś takiego może Młodzieżowy Dom Kultury zrobić śmiało. Tylko jest kwestia porozmawiania z włodarzami tejże jednostki. Myślę, że najwyższy czas, abyśmy troszkę
dali chodzi o nasz piękny park Zaczarowanej Gorzki, żeby tam się coś zaczęło dziać. Można zrobić jakąś wystawę, nie wiem, zdjęć, fotografii, czegokolwiek, na wzór, jak jest na plantach. Można by to było zrobić śmiało przed tą kulturą. Byłaby to ciekawa dla mieszkańców sprawa. Dlatego mnie osobiście ten punkt pierwszy się nie podoba. Teraz punkt czwarty. Ja proponuję, aby ten kalendarz nie zrobić dla instytucji i tudzież jakichś szkół i tak dalej, i tak dalej. Już dysponują internetem i tak dalej, mogą sobie sprawdzić. Ja proponuję, abyśmy zrobili małe, kieszonkowe kalendarzyki, jednokartkowe, wkładali do biuletyny, mamy dwa biuletyny jeszcze w tym roku i po prostu powysyłać to, podotwarać. Biuletyny docierają do ludzi, nie do instytucji, a to jest najważniejsze, abyśmy to zrobili. Dziękuję, to wszystko. To jeszcze, przepraszam, jeszcze radny Rafał Miesi, potem Łukasz i odpowiem na wszystkie pytania. Ja mam pytanie właśnie do punktu pierwszego. Czy Muzeum Historyczne zwracało się do nas z jakimś pismem, że chce z nami taki konkurs recenzowany zrobić? Chodzi o to, kto jest inicjatorem tego pomysłu? Dobrze, jeszcze... Nie, to jest pierwsze pytanie. Chciałem usłyszeć odpowiedź. Kto jest inicjatorem tego konkursu recenzowanych? Czy Muzeum występowało z inicjatywą, jakimś pismem? Kto jest inicjatorem? Dobrze. Tyle, tak? No, chciałem usłyszeć odpowiedź. Inicjatorem jest strażą. Projektu uchwały. Tak. A kto jest inicjatorem konkursu i lekcji muzealnych o powstaniu styczniowym? Rozumiem, strażą. Że ktoś zainicjował taki strażą. Pomysł. Strażą. Zarząd dzielnicy zainicjował taki pomysł. Tak. To nie było powstanie styczniowe. Którego członka zarządu powstał ten pomysł. Bo ja rozumiem, że to... Robiliśmy duże mózgu. Ja powiem, że ja nie wiem, że to jest artykułowo. Zbieraliśmy to na kartę. Najatrakcyjniejsze zadania. I uznaliśmy tutaj, przedstawiam dla Państwa właśnie te 4-5 pozycji, że są naprawdę jedne z najbardziej ciekawych. Okay. Chciałbym teraz powiedzieć, co do wycieczek. A czyim pomysłem to wrzucił na tą górę? Bardzo dobry pomysł. Nie, bo to wszystko kolokwialnie, znaczy jednocześnie. Więc jesteśmy w stanie stwierdzić, że się tego pomysłu nie chciał przyznać. A jak przygotowaliśmy projekt uchwały, projekt zarządu, to cały zarząd... To ktoś jest projektodawca, wstydzi się przyznać do tego projektu? Nie, projektodawcą jest zarząd. Panie Przewodniczący, ja bardzo rozumiem. Proszę rozumieć. Ja rozumiem zabawę, ale proszę nie robić z nas idiotów, bo chyba nie o to chodzi. Rozumiem, ktoś przygotował konkretnie ten projekt. Przygotowaliśmy ten projekt jako projekt. Panie Przewodniczący, miałam przyjemność pracować w zarządzie nie pierwszy raz i wiem, w jaki sposób powstają projekty. Ja rozumiem, że komuś wpadł do głowy akurat taki pomysł i zarząd przyjął, przyjmuje, a nie wypracowuje projekty. Więc myślę, że od pomysły. Natomiast ja rozumiem, że kolega Mateusz stoi za tym i myślę, że się nie wstydzi do tego przyznać. I dziwię się, że do tej pory się do tego projektu nie przyznał, zaoszczędziłby nam po prostu fatygi, co nie znaczy, nie ma się tego wstydzić przede wszystkim. Nie wstydzam tego. Więc po co dyskutujemy o rzeczach oczywistych? Przepraszam, mogę odpowiedzieć na pytania tej wcześniejszej Państwa Rady. Więc dotyczącego w paragrafie pierwszym, punkt pierwszy. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa na zadanie konkurs lepszy muzealny o powstaniu styczniowym. Teraz tak, Państwo zadajecie sobie pytanie, czy musi być organizowane w naszej, czy powinno być organizowane w naszej dzielnicy, czy poza dzielnicą, to może odwróćmy sytuację tak, jeżeli są wycieczki, które dofinansowujemy, wyjeżdżają
wyjeżdżają dzieci. Ale nasze nie, dzieci. Nasze dzieci z naszej dzielnicy. Poza dzielnicę. Wyjeżdżam poza dzielnicę. Zgadza się? To co, nie powinniśmy, powinniśmy organizować wypoczynek w naszej dzielnicy. Kilka na tym gole, kolonka na pole. No to trzeba. Ja mam propozycję. To może najpierw, żeby to jest w ten sposób, że wyślemy propozycję do szkół. I jeżeli szkoły zgłoszą akces, my dofinansujemy. Możemy odwrócić taką sytuację. Dobrze, ja od razu tutaj odpowiem, w jaki sposób szkoły reagują na powstanie styczniowe. Jeśli pani pozwoli, to proszę cię przyjrzeć jako przewodnicząca Komisji Edukacji. Do zespołu szkół ogólnokształcącym numer 9 w Przewodnicy Seniorów Lotnictwa. Tam jest wystawa o powstaniu styczniowym dyrektorze po naszej dzielnicy. Była ona w szkole podstawowej numer 2, była ona w szkole podstawowej numer 114, była ona w szkole podstawowej numer 95, będzie w szkole podstawowej numer 64, a liceum 31 i nas numer 3, którą ona własną dyskusję zorganizowała. W związku z tym taka wystawa, że cieszę się zainteresowanie. Wystawa była otwarta dla mieszkańców. Ale czy mieszkańcy o tym wiedzą? W jaki sposób mieszkańcy dowiedzą, że mogą poczytać, bo nie wiem, to jest. Jeśli czytają Dziennik Polski, to Dzienniku Polski nie było takie informacje. No, nie mamy możliwości takiej, żeby informacje na zewnątrz. Pojawiły się informacje, czy dają się informacje w Krakowie też. Nie wszystkie szkoły są ustawiać na zewnątrz. Natomiast była możliwość. Poza tym chciałem Pani jeszcze tylko powiedzieć, że w naszych szkołach o zgrozo się okazuje, dlatego że jako przewodnicząca Komisji Edukacji, myślę, że powinna Pani wiedzieć, są również mieszkańcy innych części naszego województwa. To są osoby, które są zameldowane w innych częściach miasta. To są, chodzi Pani, właśnie ich finansujemy. Te szkoły są w szkole samorządowej. To są osoby, które mieszkają poza Krakowem, również jako miejsce zamieszkania. Proszę. Akurat rozumiem. No ale no to ja nie za bardzo rozumiem, dlaczego tutaj robić jakieś ławki. Tak? To jest z dzielnicy trzeciej, w związku z tym ją możemy na skarki brać, to jest poza dzielnicy trzeciej i on jest na przykład tutaj wykluczony. Ja uważam, że temat powstania styczniowego jest tematem na tyle ważny i ciekawym dla zainteresowanych, że naszą dzielnicę powinno być stać na to, żeby zafundować jedną lekcję historyczną dla jednej zainteresowanej grupy z jednej szkoły z naszej dzielnicy. Podkreślam, z naszej dzielnicy, bo to nie idzie na cały kraj, chodzi po prostu do naszych szkół. I z takim pomysłem, jeżeli to oczywiście przejdzie, żeby Wysoka Rada się tutaj przejdzie. To ja proponuję poprawkę, żeby wpisać po prostu dokładnie ze wskazanej szkole w dzielnicy. Oczywiście, to będzie na wszystkich naszych konkurs i lekcje muzealne w placówkach oświatowych dzielnicy trzeciej po powstaniu styczniowym. Taką poprawkę proponuję. Nie wiem co. Komisji lekcje muzealne po powstaniu styczniowym w placówkach oświatowych dzielnicy. Nie, nie, nie może być placówką oświatową, jeżeli wystawa nie zamieniona na muzeum. Nie ma takim razie z tego przyczyny. Ale tutaj mówimy o konkursie i lekcjach muzealnych, a gdzie to jest wystawa. Czy lekcja muzealna musi się odbywać koniecznie przy wystawie? W muzeum się składa. Tak się składa. No, okej. Myślę, że to widzę w ten sposób. Mówię się, że rynek główny 35 nie jest jakoś szaleńczo oddalone od miejsc w naszej dzielnicy. To są miejsca, do którego uczniowie, mało tego, przedszkolaki z tego naszej dzielnicy też docierają ze swoimi wychowawczyniami. W związku z tym myślę, że młodzież ze szkoły. Ale rodzice płacą za bilety. Za biletem tak jak płacą. Tak, no niestety pewne koszty czasami trzeba płacić. No właśnie, więc może sprowadźmy to. Czy właśnie radni po prostu śmiesznie płacą za bilet na... Szanowni Państwo, powiem tylko dwa zdania. Znacie mnie już te 3 lata, i też nie jestem jakiś świetny entuzjastą historycznym, ale głosowałem za tym projektem uchwały w takim kształcie z jednego powodu. Dlatego, że Mateusz Drożdżak, przewodniczący Komisji Informacji, wyoczędzał środki i zaproponował. Szanowaliśmy to, jak komisja pracowała i szanowaliśmy ale to. Ale jest komisja, tego a nie jest przewodniczący. Okej, okay. Ale szanowaliśmy też to, jak... Poczułem się troszkę urażony, bo jestem członkiem Komisji Informacji. Jasne.
Ale chodzi tylko o to, że bardzo Mateusz zaoszczędził. Okej, ale chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. To jest 1000 zł, które pójdzie i będzie oddelegowany dla edukacji dzieciaków w dzielnicy. Ale wcale nie mamy takiej gwarancji. Ale ja mam pytanie. Czy nie ma dnia takiego bez biletu? Proszę Państwa, pracuję w szkole bardzo długo. Bo jestem pedagogiem 30-letnim stażem. Szkoła dzisiejsza to nie jest szkoła, jaka miałam miejsce 10 lat temu. Nauczyciele, dyrekcja muszą realizować podstawę programową. I to jest podstawowe zadanie szkoły. Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży jest bardzo ważne. Robią to nauczyciele. W szkołach są zorganizowane imprezy okolicznościowe, wystawy, gazetki. Jeśli historyk, czy na przykład nauczyciel WOS-u, bo to też ma, bierze uczniów, to bierze w te dni, kiedy ich nie płacą biletu. I jest taka możliwość w Krakowie. I uważam, że wydanie tych 100 000 to jest to po prostu z 1000 zł, to jest po prostu marnotrawienie tych pieniędzy. Marnotrawienie bez żadnej kontroli. Bo kto chce pójść, pójdzie i robią to nauczyciele za darmo. Bo muzea mają też dni przecież, gdzie wstęp jest wolny. I Muzeum Historyczne też. I nie ma potrzeby tu wydawania pieniędzy żadnych. Znaczy ja mam pytanie do wszystkich radnych, którzy tak mówią o marnotrawieniu pieniędzy. Gdzie byliście Państwo w zeszłym roku, kiedy dzielnica trzecia Bronicza zmarnotrawiła 3 000 000 zł, nie potrafią to wydać na swoje radne? Przepraszam, ale radny Dominik Jaśkowiec to jest w której dzielnicy? W 4, 5 czy w 3? Ja się pytam. Drodzy Państwo, ja mam propozycję takiej poprawki, punkt 1. Na piśmie? Okej, no ja zaraz będę pytał, bo to się wystarzam, że zgodzi na to. Żebyśmy punkt 1 przerzucili w całości na punkt 5 i zróbmy konkurs dla uczniów o patronach w dzielnicy 3. Z przytupem. Jak to będzie duży konkurs, solidny. I wtedy wiemy, że to mamy o naszej dzielnicy konkurs, dla naszych dzieciaków, z naszych placówek i wtedy wszyscy są, przynajmniej większość jest zaspokojona, że zadbamy o mieszkańców. Naszej dzielnicy promujemy, naszą dzielnicę i już. I wtedy tak mówię, no mogę taką poprawkę zgłosić na piśmie, może też zarząd zaakceptować tę przyjętą jako autopoprawkę, żebyśmy po prostu punkt 1 anulowali. A punkt 5, żeby był zasilony kwotą 2050 zł. Dobrze, w końcu może właśnie Pani Małgosia Janiec, prosiłbym o odpowiedź. Proszę Państwa, ja jestem praktykiem, jeżeli chodzi o organizowanie takich konkursów, spotkań, prelekcji. I muszę powiedzieć, że jeżeli jest to organizowane poza placówkę, spoza terenu dzielnicy, to placówka, która to organizuje, ma jakby nakazane, że muszą informacje dotrzeć do mieszkańców danej dzielnicy. Przez którą tak robiłam, tak wykorzystałam grant, który otrzymałam z miasta i na terenie naszych placówek oświatowych, przed szkół odbyły się prelekcje historyczne. Jeżeli będzie to organizowane przez Muzeum Historyczne, muszę powiedzieć, że nie ma fajniejszego miejsca niż potem nagradzanie młodzieży w muzeach. I też takie nagradzanie młodzieży w konkursie w Muzeum Armii Krajowej są pod ogromnym wrażeniem, że dostają również z możliwości zwiedzenia, spotkania się z kombatantami, z oprowadzeniem na terenie muzeum. Jest to warunek. Te pieniądze, które są tutaj przeznaczane, to na pewno tak myślę, że projektodawca miał to na uwadze, bez względu na to, jakie miała możliwości, a na to na górze, że będą korzystać z tego tylko, będzie korzystać z tego tylko młodzież z terenu naszej dzielnicy. Jeżeli chodzi o konkurs opatrzony w naszym miejscu, to nie jest to żadna nowość. W pierwszej kadencji organizowałam konkurs, który dostałam dzięki Radzie Dzielnicy. Bardzo małe środki, natomiast wykorzystamy wszystkie placówki na terenie dzielnicy, żeby właśnie przeznaczały książki, także IPN i inne, nawet organizacji kombatanckich, które przeznaczyły środki, więc to można zrobić.
tutaj bym prosiła Państwa, żeby naprawdę, żebyśmy zrozumieli, rozumie Pani, może Pan jest nauczycielką i obok tutaj Pani, ale naprawdę wierzcie mi, że nie ma to jak będzie taki nowy i drugiący miejsce dla młodzieży, naszej dziewicy, która zwycięży w konkursie. I to nie się nasi. Nie, placówka kieruje innowacje na terenie naszej dzielnicy. Dziękuję bardzo tutaj za głos poparcia. Tutaj wcześniej radny Rafał mi namiotł, nie została woda, wniosek do zarządu, abyśmy to zrobili autokorektą czy autopoprawką. Nie decydujemy się na to. Uważamy, że środki przeznaczone w takiej formie będą dosyć dobrze wykorzystane. Zamykamy dyskusję, przystąpmy do głosowania, to jest za poparciem druku nr 69. Proszę podnieść rękę. Przepraszam, muszę wiedzieć, kto jest za, dobrze? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dwie. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przejdźmy do projektu.